No powiem tak. Na takie okazje nawet ja wyjdę z szafy. Witam z tej strony Cube, a to kolejny monster dostępny w Polsce. Jeśli ktoś załapał w ogóle to nawiązanie, które tu przedstawiłem, to szanuję, naprawdę szanuję. Dla mnie to jest taki wewnętrzny mem, jeśli o to chodzi. Nie ma żadnych takich krypto rzeczy. Jeśli, no, podejrzewacie coś, to niekoniecznie. Ultra Fiesta! Ultra Fiesta! Dostępna w Polsce. Dokładnie historia była taka, że wracam sobie z pracy i zapomniałem sobie wyłączyć w ogóle Wi-Fi w trakcie całego dnia roboczego i tak jestem w tym autobusie, w którym Wi-Fi nie ma, ale gdzieś przejazdem Wi-Fi mi złapało i nagle dostałem z dwie wiadomości, właściwie od dwóch osób wiadomości od razu, że o Jezus Maria, Żabce Ultra Fiesta i takie co? No dobra, to wracam do domu, odstawiam plecak, idę do Żabki, kupuję i akurat było w magazynie. Także oficjalnie mają być od środy, a jeśli popytacie od środy, to będzie, już wam mówię, to będzie 3 marca, ale jeśli popytacie, no to będzie normalnie też w sklepach. W sensie, no jest w sklepach, jest w magazynach, po prostu musicie popytać. Ultra Fiesta jest to Mango Loco, praktycznie, tylko bez cukru. Już omawiałem go w Kuble Energola. Z drugiej strony, sorry. No i generalnie też to wychodzenie z szafy miało się wiązać z tym, że mam tak naprawdę jeszcze jakieś 4 filmy do nagrania, no ale no z racji tego, że no, wyszedł nowy monster, to są priorytety. Nie przedłużając, puszka wygląda w taki sposób. Pokazywałem już ją w sumie kiedyś, no ale nie pokazywałem jej z tym pokrętłem śmiesznym. Więc no. Normalna cena 6 zł, wiadomo w Żabce. Chyba że kupujecie w dwupaku, no to kosztuje tam 5 zł za puszkę. Jakby ktoś nie widział tego Kuba Energola, swoją drogą bardzo polecam. To jest jeden z lepszych filmów, który zrobiłem, szczerze mówiąc. No, wygląda to w ten sposób. Jak soczek pomarańczowy, tak sam z siebie. W tamtym odcinku też Kuba Energola porównywając Mango Loco i różni się wyglądem. W sensie no, jest taki bardziej blady i mniej pachnie jak mango. A bardziej jak słodzik. W sensie mniej mango, bardziej takie soczki, taka multivitamina może. Dobra, sprawdźmy sobie. No dawno go nie piłem, no czas tej recenzji ile minęło? Kurde, no kilka miesięcy, dobra, chyba w maju nagrywałem, no to 9 miesięcy. Bardzo spoko jest generalnie, jeden z najlepszych ultra moim zdaniem, więc jeśli jesteście zainteresowani, to naprawdę, naprawdę polecam, bo warto spróbować sobie. I to już mój 7 film z premierą Monstera, czyli tak naprawdę od tam chyba września 2019 wyszły 8 smaków Monstera. Chociaż ostatnio był zastój, bo niby dużo tych nowych smaków weszło, ale od ostatniego filmu z Pacific Match minęło 5 miesięcy. Więc no trochę czasu jednak. No dobra, okej, przegadałem. Generalnie czas na marudzenie, co sobie przeznaczę na następny film. Mam w planach szybki update, pewnie go zrealizuję tam za parę dni. No ale nie będę przedłużał, już się wygadałem. Także dzięki za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się podoba, to zostawcie subskrypcję, lajka, dislike, jeśli wam się nie podobał, ale zostawcie komentarz, żebyście mi powiedzieli, co powinienem poprawić w tych filmach, żeby wam się lepiej oglądało. Moje socjalne media. Też na Instagramie wrzuciłem post o tym monsterze, więc fajnie by było, jakbyście zostawili jakąś aktywność pod tym postem. Miło by było. Okej. Okay. Trzymajcie się, do następnego filmu. Mam nadzieję, że jakoś bardziej się zmuszę do tego, żeby te filmy nagrywać. Już nie wrócę do szafy. Trzymajcie się, pa.